Każdy sezon grzewczy to smok otaczający Suwałki. Niezbędna jest wymiana pieców na ekologiczne i darmowa komunikacja, by zmniejszyć ruch samochodowy. To naprawdę możliwe. Darmowe parkingi i remonty mieszkań komunalnych. Suwałki to moje rodzinne miasto. Bardzo zależy mi, by zmieniły się na lepsze. Wybór na prezydenta, kandydata Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje Państwu udział w dobrej zmianie. Do poważnego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w czwartkowe popołudnie na rondzie ofiar obławy augustowskiej. W miniony czwartek około godziny 16:20 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach otrzymał zgłoszenie, że na rondzie ofiar obławy augustowskiej w Suwałkach doszło do zdarzenia drogowego. Na miejscu policjanci ustalili przebieg zdarzenia. Kierujący pojazdem ciężarowym mężczyzna lat 22, wjeżdżając na rondo od strony ulicy Armii Krajowej, w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa potrącił kierującego motorowerem. Mężczyzna kierujący motorowerem lat 63 z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Kierujący zostali sprawdzeni na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi. Ponadto kierującemu pojazdem ciężarowym zatrzymano prawo jazdy w związku z podejrzeniem spowodowania wypadku drogowego. Okres jesienno-zimowy to czas wcześniej zapadającego zmierzchu. Policja ponawia apel do wszystkich użytkowników dróg. I dajmy szansę, żeby kierowcy nas z odpowiedniej odległości zauważyli i mieli czas po prostu na reakcję bezpieczną dla nas i dla nich samych.